Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. I jesteśmy nadal w Lesie Pająków. Myślę, że teraz całe już przejdziemy i jeszcze Gniazdo Arachnidów, Kapliczka Zbroi. Ile obrony mamy? Uwaga! Prawie 15 tysięcy, to już robi wrażenie. Ale tak, to jest mało, daje nam razy dwa do tej podstawowej obrony, a nie tej zwiększonej przez Świętą Tarczę. I dlatego jest tak mało. Ktoś tu jest, kacz trucizny, to normalne potworki, które tu występują. Oby mi tej aury nie zastąpili jakąś klątwą, bo naprawdę było niefajnie. Tego nam nie trzeba. Tutaj kolejny bosik. Może będzie bosik? Ale ogniste pająki w dużej liczbie. Ogień ja mam, no niestety, tylko 73. Trzeba go zwiększyć do co najmniej 75. To już będzie lepiej. Na Diablo. O, klejnocik w oprawie. Może być ciekawy. Przecież to helowy. Jest córka wytrzymałości. To nie jest boss. Oj, tam chyba jest. Nie, też nie jest, ale troszkę tego jest, więc troszkę się cofniemy. Żeby tu przyszli po prostu. I ich wszystkich wybijemy równo. Na razie nie tworzą te skolopendromorfy, bo nie widzą nas. Jak będą nas widzieli, to dopiero będą tworzyli. O, dajcie mi ich. Trzeba z tą hordą się zmierzyć. Oczywiście część aura, część ja, część najemnik. Prace zespołowe w końcu padną. No, nie wiem, ale widzicie, Arachnid Lair tu jest napisane, widzicie? O tutaj. Jakby ktoś patrzył. Jest tak ustawione. Jedna nieprzetłumaczona lokacja, tak się czasami zdarza. I czy to nie tylko na Battle.necie, czy tylko na jednym graczu, właśnie nie wiem, albo na obu platformach. Jak na przykład ta u Paladyna jest nieprzetłumaczona, nie zbawienie, tylko odkupienie, przekonanie. Odkupienie, tak, widzicie? Jest po angielsku. Też nieprzetłumaczone, ale wszystko wiadomo, o co chodzi. Wszystkie te aury takie podobne. No i nie wiem, co z tamtymi. Dobra, powalimy sobie tych. I mi dostanie miksturkę ze skolopendromorfem, powalczy. On się zapadł pod ziemię, czyli zaraz powinien wypełznąć. Wypełzł. U najemnika też. W tą stronę idziemy. Jest skrzyneczka, coś może z niej wypaść ciekawego. Oczywiście złota. Już się zaszył? Już go nie ma. Brełskowana spisa, nic ciekawego, nawet żeby wziąć miksturki nie ma. Takie śmieci same. A śmieci mi są do niczego. No przynajmniej jeden boss tu powinien być. Ciekawe, czy będzie nawet dwóch, czy trzech. Póki co nie było ani jednego. Jak nie będzie, to będzie naprawdę cud, że na chwilę nie ma w jakiejś tam lokacji bossa. Mała, bo mała, ale po prostu nie ma. No nie ma. Na razie idzie żwawo. O, jest boss. W postaci czempionów, ale to też boss. Wiadomo, troszkę tych czempionów jest. Teraz trzeba te skolopendromorfy walić. A na nim ich stoi mi nie pomaga. Troszkę jeszcze HP mamy, nie chce mi się wracać. Żeby to wszystko bić. Wszystko trzeba wyautować stąd. I tego już dobijemy, ten się zaszył. Powinien w tym samym miejscu się pojawić. Pojawił się mniej więcej w tym samym miejscu. I już go nie ma. I kolejny. Czemu te jaja takie czarno-białe są? Chyba to padlinę składali, a nie jakieś jaja. To nie wygląda tak. Chociaż one też szare, to jaja też szare są. I kolejny padł. Teraz resztę czempionów. Najmniej sobie póki co radzi, ale miksturkę dostanie za dobre sprawowanie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. No już jak nabiję, to będę chciał jeszcze
79, 89 nabić. 89 kapliczka zdrowia. To niepotrzebne dla nas. Runka Amn kolejna, tak jak mówiłem, nie biorę, chyba że do sprzedaży, to ją weźmiemy. Tu też, miksturki wytrzymałości i inne. Koronetka biała to słaba cena sprzedaży. O, tu jednak coś jest. Zaskoczyli mnie tkacze trucizny. Nie wiem, czy jest najemnik, czy sam walczę. Ale idzie coś długo. Na razie niecelne ataki. Jest ostatni. Sam walczyłem, najemnik dopiero przyszedł. To się pewnie nie zmęczył. No i idziemy, idziemy dalej. W tą stronę już niewiele mapy zostało. Odór tych pajączków jest. Trzeba to wszystko pokonać. Dobrze, że na ogień to możemy tą błyskawicą i spamować tą aurą co sekundę. Wszystkich w zasięgu widzenia 16,6 metra. Atakuje za od 1 do 600. Naprawdę to nużące takie atakowanie wrogów, normalne, ale... ale co tam. Trzeba ich pokonać i tyle. Nie ma żadnych precedensów. Patrzę się na tył, ale tam nikogo nie ma. Kolejne pajączki, kolejne padły. I skolopendromorf upadł na kolana. Tamta lokacja, czyli grota pęków ze względu na szarka, zajęła nam chyba 17 minut, a tu mamy o wiele mniej. Oj, widzicie, po raz kolejny ta, ale najpierw się wrócimy. Się nie zmarnowało, co jakiś czas się odregenerowuje to. W tym przypadku to było 7 minut. Dobrego dnia. Chyba dokładnie 7 minut nawet. Trzeba mi tego, mi nie trzeba. Trzeba mi miksturek dużo. Coś tam chyba w kostce było, zobaczymy. Jest druciane runo. Tak jak mówiłem, do sprzedaży. O, tak jest lepiej, a nie w ten sposób. 30 ile? 31 tysięcy? Nie wiem, chyba 35, ale musiałoby być 35. Ten taki, błyskawice, 30, ale to i tak słabe. I to wyrzucamy. To sprzedajemy, nadal miejsce mamy. I została jeszcze część lokacji lasu pająków do odkrycia tam. Pewnie się będzie łączyła z dżunglą pieszców, albo i nie, zobaczymy jak jeszcze będzie. Jeszcze nic nie wiemy. Jeszcze nic nie wiemy. To wiemy, że cała horda nam przyszła. I wiadomo skąd to takie... takie bydlaki. No i teraz nam przyszedł najemnik, teraz musimy tamtych wyautować. Jak nam przyjdą? No chodźcie, tu chodźcie. Ja sam biję, a najemnik nic nie robi. Rewelacja. Dobrze, że mu zmieniłem broń, nie mówiłem wam, zmieniłem broń najemnikowi w poprzednim odcinku, teraz jest taka. Nasycenie u czerci nie jest taka idealna, brakuje jej większej ilości szybkości ataku i gniazd, ale nie jest źle. Oczywiście tylko 1100 obrażeń. Chciałem przynajmniej 2500, ale się nie udało. O nie. I będziemy teraz walić go godzinę. I teraz jeden shot. Jest. Padł. Potem tego już nie będziemy iść. Teraz idziemy. Najemnik załączył niewidzialność teraz. O, teraz znowu jest widzialny. Na razie nam idzie dobrze, wszystkich wybijamy pojedynczo. Leśny łowca gdzieś przyszedł. O, tu cała niezła horda się utworzyła. I tak na szybko idzie mimo tej niewrażliwości całej tych fetyszy. Nawet mi samemu szybko idzie z nimi. Bo mam jeszcze jakieś takie obrażenia fizyczne, które częściowo się zaliczają.
Coś wypadło, ale nic ciekawego. Niewiele już mapy zostało do odkrycia. Jeszcze ze 20 minut, tak mówiłem, żeby odcinek się wahał od 20 do 45 minut na Helu. Normalnie to było mniej. Teraz czek naraz walimy, troszkę to może potrwać. Ale w końcu ich pokonamy. Uciekli nam. Jest kolejny leśny łowca. Ja go chyba tak szybko nie pokonam, nie mam aż takich obrażeń. Ale najemnik nadchodzi i on już ucieka. Nie chce mi się za nim gonić, ale nie mamy wyboru. No i jeden jest z trzech. Jeszcze dwóch. Tu nic nie ma. Tu ich nie mogę znaleźć, tu jest. Ma mało HP, trzeba go dobić jak najszybciej. Już go nie ma. Tego też szybko pokonaliśmy, tego. Też tonące pazury. Tam obelisk jeszcze jeden jest, czy mi się wydawało, może być jeszcze. No i widzicie, najemnik ma nawet tą szybkość ataku taką dobrą. Obrażnia ma, część obrażeń od ognia. Śmieszna obrażnia chyba 10-11. Nie, tam były 2-19, ale to też malutkie. Na hel to nic. Na normal to niewiele, a na hel to w ogóle. I tu jest obelisk jeszcze jeden, ciekawe co tu będzie. Na pewno dużo wrogów jest teraz. I teraz trzeba ich wszystkich wybić. Expa coraz więcej, ale tak to nie jest taka liczba, jaką bym chciał osiągnąć. O, leśny łowca ma mało HP, to już ucieka, jak my go atakujemy. Zajmę się tym, najemnik tamtym. Wekiera, już nam nie trzeba nic takiego. Tych to możemy walić. Oni są w miarę fajni, tylko nie w dużych ilościach. Już się ilości zmniejszają, było 4, teraz jest 3. Teraz 2, 1 i 0. A teraz antidotum wykonywany z wampirzej skóry. To bierzemy, nawet do ekwipunku nie chce mi się z kostki tam później wyjmować. Szaman i to nie boss, tylko zwykły, to szybko pójdzie. A zobaczymy, co tam bronili za tym obeliskiem. Może jakieś fałszywe przejście czy coś. Nie wiem, co tam może być. Skrzynki złotej to chyba nie ma na tej lokacji. Z tego, co wiem. Punkt już był, wszystko, co trzeba było, to było. Chyba, że połączenie jest z inną lokacją, to bardzo możliwe. O, cofać się trochę trzeba. Bo jest ich za dużo. O, teraz też ich jest dużo. Tu boss jest, czy co? Ktoś emanuje błyskawicą. A, jest boss. I Sugusi. Do tego. Byli w zestawie z bossem. To ich wzięliśmy. Boss pokonany. Spalenie many będzie mniejsze. Jak ma spalenie many, to też te błyskawice, które wysyła, też spalają manę. Jest jakaś tam szansa na to. Chyba 50% albo 30%. I Sugusów trzeba położyć na łopatki. Dobra, pozbieramy sobie rzeczy. On w końcu przyjdzie, diamentowy łuk. To już wiecie, że trzeciopoziomowy. Teraz mamy tego. Dużo ich coś tu jest. Cierniowych drzewców. Wcześniej ich na poprzednich poziomach trudności było mało. Ale fajnie, że są miłe do pokonania. To tam jest? Tam nic nie ma. Można się cofać. Coś klekocze. To ptaki, czy co to jest? Ogromny topór, czyli zwykły pierwszopoziomowy. Nic nadzwyczajnego. Ja się tu za niego biorę. I kolejni nadchodzą.
Trzeba by najemnika tu wziąć. O, najemnik przyszedł. Wreszcie pomyślał, że trzeba mi pomóc. No i szybko poszło. Kolcza zbroja, to drugopoziomowa, też może być cenna. I mikstureczki. No i co tu teraz będzie? Oto jest pytanie. Czy ślepa lokacja, połączenie z inną, czy co innego? Obstawiajcie, obstawiajcie może. Jak dobrze obstawicie, to będziecie fajni. Ale trzeba ich pokonać, trzeba ich pokonać. Pokonani, pokonani. No i kolejne to, no ile tu tego jest? Chodzi, chodzi wszędzie, wszędzie. Hordy tych wrogów. Tierniowi drzewiec. Nie są jak coś trudni, tylko tak się po prostu dziwię, że tyle ich tu łazi. O, chyba ślepa lokacja się trafiła. I czysto. Powrotem wracamy. 16 minut to jeszcze tak z 10-15 potrwa odcinek. Więc zobaczymy, co nam pokażą. Na razie ich jest dużo, ale nic poza tym. Nie jest tak dużo, żeby się wracać. Po prostu trzeba wystać i to pokonać wszystko. Póki co nie jest dużo. Zawsze może nadejść kolejna partia. O tego tu łazi naprawdę ogrom tych małych potworków. Póki co są pokonani. Runiczny łuk wypadł. Może być, może się przydać. A tutaj nic nie ma, nic. Nic a nic. Nic nam nie pokazują, że jest. No i teraz mamy czterech tych żabojadów. Ja je nazywam żabojadami. Leśnych łowców. Później strażnicy są jacyś w piątym akcie, w trzecim. W groblach Kuras przed Travinkal też się pojawiają. No to jedziemy też tych leśni łowcy. Myślę, że jeszcze przejdziemy sobie wielkie moczary, bo tu już i tak mapa się kończy. Mapa się kończy i większa nie będzie. Teraz mi się fajnie wali, nawet je wytrzymujemy co nieco tych ataków. Najemnik troszkę mniej, bo ma mniej obrony. Ja mam tam dwa razy więcej prawie. Teraz już mniej, wcześniej miałem dwa razy więcej. Ale i tak więcej, 8000 do 12. Nawet ponad 12, można mówić, że 13. No to jest jakaś ilość. No i widzicie, koniec mapy w tym momencie jest. Tak jak się spodziewałem. Chyba, że jeszcze jakiś obelisk będzie, bo może się zdarzyć. Chociaż nic się na to nie zapowiada. I wszystko, chyba wszystko. Tam dalej, tędy nie przejdziemy. Miksturki mamy może w ekwipunku? Oczywiście, że nie. Wzięliśmy sobie tą kolczą zbroję do sprzedaży, gdyż naprawdę prawie bankrutujemy. I trzeba dbać o kasę. O, na tamte się trzeba wrócić. Niewiele naszliśmy w tym odcinku, ale... ale zawsze coś. Po troszku i przejdziemy całość. Ciekawe, ile odcinków tej serii wyjdzie, bo ja teraz to chyba 130 nagrywam. A druidem 130 przecież było. O, dużo tego jest. Dużo się wygenerowało. I to nawet nie boss, to jest bardzo dziwne. Ale takie coś jest. No i teraz bijemy ich. Sięgamy. Ładnie idzie, ładnie idzie. No i teraz już sobie poradzimy z trzema. Niech najemnik ich bije. Najemnik bije. Czy ignorowanie najemnika się włączyło, czy o co chodzi? Że nie biją najemnika. No, nie biją. Może po każdej teleportacji jego. Natomiast nie po niewidzialności.
Czyli trzeba się trzymać blisko niego po prostu, bo ten bug się włączy i będzie naprawdę nieciekawie. Jak macie wtedy słabego najemnika, to oczywiście robicie coś takiego, że dajecie mu dobrą broń. HP nie ma i tak go nie pokonają, chyba że z jakiejś obszarowej. No i wtedy sobie radzi jako tako. Żeby nie marnować czasu, to przejdziemy sobie jeszcze część kolejnej lokacji, czyli tych wielkich moczar. I może ze 3 odcinki przejdziemy tam, bo tam niewiele tego jest. Pamiętamy, że tu są te dwie studzienki. Jak ktoś nam będzie goniło, można się wracać i pić. I to nie przeszkadza. Widzicie, tu na ogień nic nie wraziłość. Topielec. Topielce, topielce, ale szybko padają, coś naprawdę szybko. Bardzo łatwe do pokonania są. Wracamy do lasu pająków, teraz z powrotem wielkie moczary i ciągniemy dalej. Te na zimno nadal, tylko nie nazywają się mroczne drzewce czy jakoś tak, tylko się nazywają spaczone drzewce. Atakują mocno z zimna, ale mają i tak niewiele HP. Więc i tak atakujemy, zbytniej różnicy nie ma, tylko że w wyglądzie troszeczkę. Spaczone drzewce. No naprawdę, dwóch mnie zaatakowało to ładnie, schodzi HP. Cofniemy się troszkę, pokonamy jednego, dobijemy drugiego. Jest. HP mamy, ale i tak się chyba zaraz wrócimy. Kusza dobrej jakości. O, klejnocik. Jestem przeciążony. A, przeciążony faktycznie. I co tu teraz będzie? Obelisk jest. Ale są nadal na błyskawice. Nadal fetysze. I wracamy, wracamy. Trzeba nam będzie tych sprzedać rzeczy i sobie kupić mikstur. 35 tysięcy. Zbroja nie jest aż taka dobra, ale kasa jest. I to się liczy, teraz to mamy. No i 100 tysięcy w tej chwili. Mamy jeszcze jakiś klejnocik. Zobaczymy sobie go. Co on tam ciekawego ma? Trucizny 12, beznadzieja. Portale są. Jest 13, wystarczy. 120 tysięcy do kostki. Do skrzynki, skrytki. O, niecałe 1 300 000. Nie mogę nieść nic więcej. Nie mogę nieść nic więcej, bo było za dużo tych miksturek. No, trzeba sobie z nimi poradzić jakoś, po prostu. Prosto z mostu. No i, no i. No i, no i nic. Są wiklinowe koszyki. Kolejny obelisk, też coś może być. Może być wiele. Kostka może być. O, i skrzyneczka, może być ślepa lokacja, może być połączenie z dżunglą upieżców, może być punkt nawigacyjny. I chyba tyle. Tu nawet dwie złote skrzynki mogą być. Z tego co pamiętam. Ojej, boss, i to dwie grupy bossów chyba. Trzeba je ładnie rozdzielać. Póki co nam idzie jeden. I to nawet nie boss, tylko nie umarły zwykły. Szybko padnie, kolejny nam idą, kolejny raz się trzeba cofać. O, najemnik tak ich goni strasznie. Już chyba sługus będzie, nie, też zwykły. O, jakaś aura niekorzystna, czy to klątwa, czy co? Oj, zmniejszenie odporności to jest niebezpieczne, trzeba ich pojedynczo pokonywać. I portal jeszcze stawiam, bo nie ma co. Prawda, jest ciężko z tym. Nie, 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 wracamy się, wracamy się. Trzeba pojedynczo ich pokonać, bo będzie naprawdę lipa. Jeszcze zwiększona szybkość, widzicie jak szybko idą. Normalnie tak powoli, powoli, a tutaj? Zasuwają jak nie wiem. Szybko ich pokonamy, nie mają HP. Weźmiemy, weźmiemy, raz, dwa, trzy. I padł, o. Już aury nie będzie, będzie łatwo. Chyba inne aury to jak otako, ale chyba tej nie mogą sugusi mieć. Bo by było naprawdę nieciekawie. Gdyby mieli.
Jestem przeciążony, zdarza się. Ale zaraz tu weźmiemy jeszcze miksturkę. Idziemy na nich. Chyba nie mogą zmniejszyć odporności. Zaraz zobaczymy. Nie, na razie nie emanują nim, więc sobie damy radę w ten sposób. Też niezmniejszone. Tyle samo 84. Mieliśmy 85 chyba na tą błyskawicę. Pałęż. Kolejni bossowie. To też trzeba odizolować. Tu go sugusów, bo połowa z tamtych sugusów weszła na tej... Wiecie jak to wygląda. Sugus troszkę dłużej, ale i tak na, jak ma nie wrażliwość na ogień, szybko padnie. Bardzo szybko. Oby błysków tu nie było, bo są szamani, te upierzcy, spaczeni drzewce, ci topielce. Więc nie będzie błysków, nie będzie chyba problemu. I oby nie było ich później, bo jak będą później, w tym akcie czwartym, to jeszcze gorzej będzie. O, dużo sugusów, trzeba się wracać. Po troszku, nie za dużo ilość. Trzeba ściągnąć. Teraz idziemy z powrotem, jest pojedynczy sugus. A zaraz nam może dojdzie ten jakiś szybszy. Czy jeszcze od poprzedniego bossa pewnie. Z wyjątkową szybkością, dobra, teraz sobie z nimi poradzimy. Nie są problemem. W miarę szybko idą, tylko ta błyskawica troszkę problematyczna jest, ale... Oj! Jeszcze. Wracamy się, no troszkę ich trzeba jeszcze raz odizolować. To było mocno, naprawdę mi walnęli. Taką banię mocną. Że się prawie przewróciłem. Teraz już go pokonamy. O! Wszedłem przez ten portal, nie wiadomo po co. Poradzimy sobie. Mikstureczki. Manę też wezmę. Sugus, kolejny sugus. No, dużo tu było. Tego wszystkiego. I teraz idziemy po resztę. Jeszcze może, że z jeden się zdarzy, ale nie więcej. O, nawet dwóch. I od tego pierwszego bossa. Bo wiecie, mimo że on był dalej, miał zwiększoną szybkość, szybciej doszedł niż ten poprzedni. Też jest Obelix. Tu nie boss, tylko zwykli. To damy radę sobie z nimi. Tu będzie chyba skrzynka albo punkt nawigacyjny. Widzimy taką charakterystyczną... charakterystyczne przejście. Może coś z tego być. Spaczone drzewce nie stanowią żadnego problemu dla mojej postaci. Chyba że boss, wiadomo. Bossi są silni na helu. Oprócz tych diablików czy jeszcze innych, to łatwo idzie. Skrzyneczka, nic nie ma. Co tu mamy? Punkt nawigacyjny. Nie będziemy walili tych, jak one tam, węże rzeczne. Bo trzeba to się zbliżyć, a nie mogę się tak zbliżyć do niego, żeby go zaatakować. O dziwo, stąd mogę aż atakować, naprawdę nie wiem, czy ta broń tyle sięga, czy o co chodzi. Ale wracamy. Wracamy dalej, idziemy, tu punkt już mamy, jest spoko. Będzie nam wszędzie bliżej. Wszędzie bliżej będzie nam. I kolejne spaczone drzewce. Przy punkcie mógłbym zakończyć ten odcinek. Ale troszeczkę jeszcze przejdziemy, myślę. Wystoimy przy tych drzewcach i tak już padają, wytrzymamy. Ich ilość się zmniejsza. I wytrzymaliśmy to, co chcieliśmy. Teraz na drugą stronę. Kolejne drzewce. I to pielce. Póki co trzymamy się kupy. Nie jest aż tak źle. Nawet szybko przechodzimy te lokacje, jakby to nazwać, dżungle. Po prostu dżungle. Jakąś gęstwinę tutaj. Ale miksturki trzeba pilnować HP. Kolejny boss. Pewnie jakaś aura niekorzystna. Na razie się nie przybije. Patrzcie, jak szybko poszedł boss. Nic nie miał, tylko ten zaklęty ogień. Na Nightmare zaklęty ogień jest zbugowany, natomiast na Helu już nie. I spokojnie. No, sugus. Tam jeszcze kogoś pewnie znajdziemy. Tu jest przejście. O, właśnie takie przejście fajne. Fajny taki zagajnik.
I tu w tą stronę, ale tu już nie ma nikogo. Więc tylko patrzymy. Ta miksturka chyba mi się nie przyda, chociaż może manę dwie wypijemy. Niepotrzebne nam tyle. Lecą i lecą cały czas. To są czempioni, wszystkich może naraz nie. Chociaż już jest trzech, może wystoimy. Jak wystaniemy, to będzie test dla nas przed starożytnymi. Więc spróbuję wystać. Na razie jest dobrze. Wcześniej nas pięciu atakowało, ale nie naraz, teraz trzech i dwóch. No i wystaliśmy pięknie. Łatwo poszło. Nawet żadnych takich mocnych pet nie przyjąłem na klatę. Teraz co tam mamy jeszcze kogoś? A tutaj? Tutaj nic. Długo, długo nic. Jak będzie kolejna kładka. O! Zmniejszenie odporności. No to nieciekawie. Teraz do dołu idziemy. Tu nie ma jeszcze bossa. Chyba nie ma. Zmniejszenie odporności to wyższa szkoła jazdy. Naprawdę to jest potężna umiejętność. I aura właściwie. Jeszcze. Do tego wszystkiego. Tu nie będzie nikogo. Tak się spodziewałem, to zmniejszenie odporności mogę ich po prostu rozdzielić pojedynczo, albo najpierw bossa wziąć. To też by był, była fajna taktyka. Bo oni naprawdę mogą wiele. Ważne, że ma mało HP ten boss. Pewnie to nie będziemy go tak długo bili i szybko padnie. I ta aura nie będzie aż taka nagląca HP. Póki co wytrzymujemy ataki przeciwników. Nie jest jakoś strasznie trudno. Nie czuję się tego helu w tym akcie. Dobra, jeden boss. Dałbym drugi z drugiej strony. Ale kumulacja aury by była, co nie służy naprawdę. Wytrzymujemy. Może się troszeczkę cofniemy tylko, chociaż już nie musimy. Sam boss został. Wrażliwość na ataki fizyczne, coś tam, ale na błyskawice ma wrażliwość, więc go ładnie stłuczemy. I w miarę i tak szybko idzie. W miarę łatwiutki boss. Najemnik dużo traci HP teraz. Pięknie, bo spadł. Tutaj teraz pozbieramy to i owo. Tak do 35, do 37 minut i będzie dobrze. Całej mapy i tak nie przejdziemy w jednym odcinku. I to nie cały odcinek przechodzenia. Może w następnym przejdziemy. Ale jeszcze nie teraz. Teraz tutaj jeszcze jest dobrze. To Sugus? Nie, to nie umarły zwykły. Oj, aura. Uciekamy. Z tą aurą nie ma żartów. I to czyli dwóch bossów z tą aurą jest, czy jeden? Bo nie wiem. Moglibyśmy ich wyciągnąć, tylko żeby tej aury nie było. O, teraz już nie ma. Dalej stoimy od tamtych. Zębata gwiazda. Oj, najemnik ucieka i jeden hit i po tobie. Z taką aurą to jest niekorzystne naprawdę. Chyba nic więcej nam nie trzeba, tylko znaleźć tego bosika. Oj, najemnik niech tam nie idzie. Będzie kiepsko. Może od drugiej strony nie będziemy przez ten przeprowadzali wszystkich. Od drugiej strony pójdzie szybciej, 33 minuty. No i po tym bosiku kończymy odcinek, później dalej przechodzimy po tą lokację. Skoro nam tak dobrze idzie, to po co mamy przerywać? O, jeszcze zaklęty ogień, czyli dwóch bossów było. Bo ten sam by nie miał chyba dwóch aur takich. Widzicie, dwóch bossów, jeden szybciej, drugi wolniej. Ale ile tych sugusów tu teraz, cała horda tych sugusów będzie nas waliła. Bez aury nie są silni, ale HP mają więcej. I jest, są pokonani. Teraz dalej. Trzeba oddzielić bossa od sugusów najemnika, a nie walać się w sam środek. Trzeba to ładnie to zrobić. Czy zwykłych to są akurat zwykli? Sugusi pewnie są tam dalej.
Jest Sugus. Dużo tych Sugusów jest, trzeba ich jakoś oddzielić. Tak, naraz to nie będę atakował, szczególnie bez życia. Ujdziemy po miksturki. Załadujemy sobie cały plecak. I będzie super. I będzie Fajrant. Koniec, koniec. Ale najpierw jeszcze trzeba bossa pokonać. Do tego. Oddzieliliśmy. Oczywiście nie tak, jakbyśmy chcieli, ale... Mnie atakuje. Powinniśmy dać radę. Jakiś atak nie będzie. Miksturki lepsze mam. Jakby coś. Jakby nam zaatakował naprawdę mocny. Za pół HP. Jestem w pogotowiu. I chyba już pada. O, widzicie, nic nam nawet nie zrobił. Łatwiutki boss. Kolczasta tarcza. Czy wrócimy się jeszcze do miasta? Nie musimy, wszystko mamy. Więc w tym odcinku byśmy mogli... No, chociaż do miasta jeszcze... Nie musimy. Zakończymy sobie odcinek w mieście, w fortalu. Myślę, że będzie ok. A więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!